Witamy w Energy Gas Polska. Dzisiaj tak przy piąteczku prezentujemy Państwu Citroena C5 z dwulitrowym silniczkiem o mocy 140 koni mechanicznych z 2008 roku. Tak jak już wspominaliśmy, dwulitrowy silniczek o mocy 140 koni mechanicznych świetnie sobie radzi z tym dosyć dużym autkiem. Silnik ten stosowany był również w niektórych modelach Peugeota. Jak widzimy, zamontowaną instalacją jest instalacja BRC. Model Sequent 32, włoski produkt z dwuletnią gwarancją, bez limitów kilometrów. Oto poszczególne elementy. Komputer sterujący instalacją znajduje się w skrzynce z fabrycznym komputerem benzynowym. Tutaj widzimy reduktor, filtr fazy ciekłej wraz z elektrozaworem, filtr fazy lotnej oraz wtryskiwacze do zabra, które po zamknięciu obudowy są całkowicie niewidoczne. Autko spala 11 litrów benzynki, gazu spali 12 litrów. Na każdym 1000 km oszczędzamy 270 zł, co jest wartością oczywiście bardzo dużą. Przejdźmy dalej do przełącznika. Przełącznik zamontowany został tutaj w schoweczku, postaramy się tam do niego zajrzeć. Może uruchomimy autko, będzie go widać. O, w schoweczku w tym momencie silnik pracuje na benzynie, wskazuje 3 kropeczki gazu. Następuje przełączenie i już pracuje na gazie. Idąc dalej, podejdźmy do zbiorniczka, który w tym aucie ma pojemność 53 litrów. Tutaj jest zamontowany w miejsce koła zapasowego taki zbiorniczek. Taki zbiorniczek tutaj ma zasięg 360 km. I ostatnim elementem jest wlew gazu w dolnej części zderzaka. Estetycznie, a zarazem bardzo wygodnie. Jeszcze coś o kosztach. Koszt montażu instalacji do takiego autka wynosi 2900 zł, a zwrot kosztów następuje już po 10,5 tysiącach kilometrów. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.